Weźmy sobie kartą, rzućmy sobie tą kartą. Gdzie jest karta? Siema na maneczko, witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj święta. Święta przyszły i to z bardzo ciekawą wiadomością. Już od dawna wszyscy wiedzieliśmy, że wyjdzie nowy update Hello Neighbor. Dnia 22. Wszyscy na to czekali, wszyscy youtuberzy, wszyscy widzowie. Ja czekałem na to bardzo, wraz z Matim zresztą nie mogliśmy się doczekać, a powiedzieliśmy, jak bardzo lubicie tą serię. No i Hello Neighbor Alpha 3 wyszło. Jest w całkowicie nowym domu. Nie w tym, w którym w drugiej alfie było napisane, że to Alpha 3. Jest inny dom. Gra jest naprawdę, w porównaniu do poprzednich, jest mega trudna. Na przejście całej Matiemu zajęło na streamie 3 godziny, mi zajęło około 2. Gra jest naprawdę trudna, wymaga dużo, dużo robienia, dużo myślenia, dużo szczęścia przy okazji. Czwartek, wczoraj, był live, na którym przeszliśmy grę. Przy około 1000 osób graliśmy, przeszliśmy grę, zrobiliśmy praktycznie wszystko, co tylko się dało. Całkowicie legitymacyjnie, bez oszukiwania. I wiem, jak to zrobić. Nie martwcie się, wiem, jak to zrobić. Dzisiaj przejdę dla was tę grę. Jeżeli jesteście ciekawi, co czas przyniesie, co los przyniesie, to zapraszam na intro. Tak, jak widzicie, jest Welcome to Alpha 3, czyli witamy w Alfie 3. Jest nowa cutscenka i jest strasznie ciemno. Tutaj już nie ma dnia i nocy, tu jest tylko noc. I gra jest naprawdę bardzo, bardzo ciemna. Ja wam zdradzę pewnego tipa, jak rozjaśnić, jeżeli sami będziecie chcieli w nią pograć, bo bez rozjaśnienia naprawdę może być bardzo ciężko tą grę przejść. A ja nawet nie zaczynałem z taką ciemnością zaczynać. Mati, wiem, że większość czasu na live grał z taką ciemnością. Ale już wiemy, jak to zrobić, żeby było znacznie jaśniej. No i jesteśmy. Tak więc macie ustawienia. Ja lubię grać na medium, nie lubię grać na ultra, więc tak będę grał. Ale jeżeli chcecie mieć jaśniej, patrzcie na to. Tak jest ciemno. A tak macie znacznie jaśniej. Więc dajcie post-processing na low i shadows na low. I wtedy będziecie mieli jaśniej, będzie wam dużo łatwiej. Polecam. No i dobra. Tak więc zaczynajmy. No, mamy nasz dom, który w sumie zbyt dużo się nie zmienił. Oczywiście jest tutaj kilka nowości, mamy światła włączania, ale to chyba zawsze było. A mamy też wejście na górę, oczywiście zamknięte drzwi. I jak widać, to kompletnie nic tam nie ma. Tu jest dom sąsiada, jak widzicie, jest naprawdę ogromny, jest całkowicie inny. Znaczy, trochę przypomina już pewien dom z Alfy, jednak nie ma tutaj, nie ma garażu, nie ma wielu innych rzeczy. Są tutaj jakieś, zobaczcie, jakiś wiatrak, kolejka, jestem ciekaw, dokąd prowadzi ta kolejka, tego jeszcze nie, tutaj nie rozwiązaliśmy, może w tym odcinku się dowiemy. No i zaraz wbijamy się do środka. O, już gdzieś mnie zobaczył, już mnie gdzieś zobaczył i teraz jest naprawdę bardzo szybki. Sąsiad jest bardzo szybki i rzuca do nas klejem, co widzicie albo nie, glue, i tym rzuca. I jeżeli dostaniemy tym, to po prostu spowalnia nas na chwilę. Więc to jest też spore utrudnienie, trzeba jakoś manewrować. Dobra, więc naszym zadaniem oczywiście... O, już nas goni, więc nie wiem, czy nam się uda. Naszym zadaniem jest dostać się tutaj, w to miejsce. On już tutaj pewnie nas widzi jakoś. Chociaż nie powinien, dobra. O, jak widzicie, tutaj są kraty, przez które nie można przejść. Można, tam jest włącznik, ale żeby tam się dostać, trzeba coś zrobić. A ja tutaj trudziłem się dość spory moment czasu, żeby jakoś przejść przez te kraty, bo wiedziałem, że trzeba tam się dostać. A no i powiedzieliście mi na live, że trzeba skoczyć na ten stolik, potem tu jest taka lampka i z tej lampki wskoczyć tutaj. I jesteśmy. Bardzo proste, bardzo przyjemne. I teraz mam dylemat, bo nie wiem, czy... Znaczy, wiem, że całe przejście gry w 100%, otworzenie każdego pokoju i tak dalej zajmie mi dość długo czasu, a ja bym chciał dla was wrzucić ten odcinek jeszcze dzisiaj, więc prawdopodobnie zrobię coś, czego jeszcze nie robiłem, czyli po prostu przejdę cheatując. A nie próbowałem jeszcze tego przejść, więc nie wiem, czy tak się da. A w następnym odcinku po prostu zrobię dla was pełne przejście gry już jutro, bo gdybym chciał przejść całą grę, to zajęłoby mi naprawdę z 2 godziny nagrywania. A chciałem, żebyście mieli ten odcinek jeszcze dzisiaj, więc spróbujemy przejść to troszkę okrężną drogą. Kiedy jesteśmy za kratami i dopóki nie otworzymy ich tą dźwignią, to jesteśmy tutaj, o, szybko, to jesteśmy w tym miejscu całkowicie bezpieczni. Sąsiad tutaj nie wejdzie, więc tutaj możemy czuć się bezpieczni. Dlatego ta gra jest trochę łatwiejsza niż poprzednie. Mamy tutaj pełno obrazów, mamy tutaj również jakieś obrazki, które pokazują coś bardzo dziwnego. Jest kropka na środku, domek i domek u góry. To wygląda dziwnie. Też jest, że 8 w lewo, 24 w dół. Wydaje mi się, że to jest oznaka jakichś schodków albo nie wiem czego. Ale że tam jest magnes. Magnes, wiem gdzie jest. Tutaj są drzwi z dziurą,
A, no i tutaj w sumie nic nie ma, chociaż jest tutaj pewna rzecz, która będzie nam bardzo potrzebna. Ale to jutro, zapraszam na jutro, więc na razie tamtym pokojem się nie będziemy przejmować. A najważniejsze dzisiaj to dostać się do tego pokoju. Tutaj jest jeszcze jeden pokój, który jest zamknięty również drzwiami. Jak widzicie, widać przez ściany, czyli dalej tego nie naprawili. Myślę, że nie chcą tego naprawić, ale to, że widać przez te ściany, kiedy podejdziemy, pozwala nam na dość spore cheatowanie tej gry i przejście tej gry bardzo szybko. Jak widzicie, tutaj też jest kolejny pokój, do którego będziemy musieli się dostać. Prawdopodobnie, chyba, chociaż w sumie tam nic chyba nie ma. Do tego pokoju na pewno musimy się dostać. Ten pokój będzie dla nas kluczowy i tak naprawdę tę grę można przejść w kilkanaście minut. Wydaje mi się, że dość szybko sobie z tym teraz poradzę. Właśnie wykorzystując tego buga, czy tam cheata. Tym cheatem jest po prostu, jak widzicie, tutaj jest krzesło. Krzesło blokuje drzwi, więc nie możemy go otworzyć. Ale kiedy jakimś cudem uda nam się wyciągnąć tamto krzesło. O, teraz, patrzcie, jestem teraz w takim jakby cheatowskim modzie. I teraz mogę wyciągnąć krzesło. Nie wiem, jak to się dzieje, ale teraz też jakoś dziwnie chodzę, widzicie? Jestem tak jakby, jakbym kucał cały czas, ale mogę wejść do środka, wyciągnąłem krzesło. W tamtym pokoju nic raczej, znaczy nie ma na pewno nic. To jest wyjście na balkon i nie będę tam na razie wchodził, bo nie potrzeba, ale w następnym odcinku przejdę dla was wszystkie tajemnice tych pokoi. No i dobra, jesteśmy w pokoju, w którym chcieliśmy być, w którym jest karta. Ta karta oczywiście jest to karta do drzwi. Weźmiemy też sobie latarkę, bo latarka może nam się przydać. Jest to karta do drzwi. Tutaj są jakieś kraty. Do tego pokoju wchodzi się przez te drzwi na końcu korytarza, przy których jest złota kłódka. Tutaj nic nie ma ciekawego. Jedyne, co musimy zrobić, to właśnie wejść tutaj. Tutaj w tym pokoju też już nic innego nie ma. Musimy wejść tutaj. Tutaj są drzwi do pokoju sąsiada, w których jest generator. Ten generator na razie nam się do niczego nie przyda. I tutaj są jeszcze jedne drzwi właśnie do tego pokoju ze strzelbą. To też moglibyśmy sobie wyciągnąć. Ale to nie o to tutaj chodzi. Weźmy sobie kartą, rzućmy sobie tą kartą. Gdzie jest karta? No nie, nie wierzę, że przegrałem grę przez to. Serio zgubiłem kartę? Bez karty nic tutaj nie zrobimy niestety. No karty niestety nie ma. Więc muszę zacząć od nowa. Jestem znowu w tym pokoju, mamy znowu kartę, więc możemy sobie teraz spokojnie przejść dalej. Tutaj, jak wiecie, trzeba wybić okno, do którego specjalnie wziąłem konewkę. Dobra, ty na razie tutaj mi się nie przydasz. No i teraz musimy wskoczyć na drabinkę. Tylko w sumie, kurde, teraz już rozumiem. Wskoczyć na drabinkę w takim stanie może być faktycznie trudno. Już nie dziwię się, czemu Mati miał z tym problem. Ciężka sprawa, ale no ja to zrobię. Myślę, że może być to ojejku, może być to mały problem, aczkolwiek zrobię. Postawmy tutaj fotel, dobra, postawiliśmy. Teraz patrzcie, trzeba wskoczyć na fotel, tylko fajnie jakby fotel się nie przewracał. Chociaż w sumie stąd będzie teoretycznie łatwiej. Było bardzo blisko, no i musimy wskoczyć tam do tego okienka. Bo tam w tym okienku jest łom. Tutaj, właśnie w tym miejscu powinien być łom. Tak, jest łom. Więc jak widzicie, mamy już wszystko, tylko mam pełne... Nie, nie mam pełnego plecaka, więc czemu nie mogę go ściągnąć? O, dobra, mam. Więc mamy już wszystko, aby zakończyć grę. Teraz musimy wyjść tą stroną, więc... Ojejku, nie to. Musimy wyjść tędy. Bo nie ma stąd niestety innego wyjścia. Patrzcie, co tu się stało? On tutaj wszedł. I teraz po prostu musi nam się udać dojść do miejsca, gdzie są drzwi. Ej, zbugował się. Tak, zbugował się. Patrzcie. Zbugowaliśmy sąsiada. Dobra, czyli da się zbugować. O, no dalej jest zbugowany, więc będzie łatwiej niż myślałem. To plus. Chyba plus. Dzisiaj był taki czysty odcinek informacyjny, że jest nowy update. Chciałem wam pokazać, jak można to zrobić bardzo szybko, bo wiem, że większość z was nie lubi tutaj się trudzić i w ogóle. A samo dla mnie ta gra na początku, gdyby nie widzowie, to byłaby bardzo, bardzo ciężka. Wątpię, żebym sam tą grę przeszedł. Więc tyle. Ściągamy tutaj rzeczy. Jeżeli jesteście ciekawi, jak przejść całą tą grę i rozwiązać wszystkie zagadki, zapraszam już jutro na odcinek o 14, jak zawsze. No i co? Wsadzamy kartę. Drzwi.
otwarte. Jak widzicie, tam jest jakaś posadzka. Jesteście gotowi, żeby tam wejść? Bo ja jak najbardziej. Wiem już, co się stanie, aczkolwiek wy zapewne nie. Wchodzimy. No i idziemy i jest światło. Jest światło i jesteśmy w pokoju. I teraz zaczyna się robić smutno. Jesteśmy w pokoju. Pokój kojarzy mi się... A to co to jest? Co? Jakiś kod kreskowy. Nie wiem. Co? Ej, teraz ja jestem naprawdę w szoku. Na live'ie pisaliście mi, że za tymi drzwiami jest duch dziecka. Tych drzwi nie da się otworzyć, ale można zobaczyć, co za nimi jest. I... Wow! Jestem naprawdę w szoku. Tam faktycznie jest jakieś dziecko. A sąsiad płacze. O kurde, no nieźle. No i teraz podchodzimy do sąsiada. Sąsiedzie, czemu płaczesz? I koniec gry. A... Myślałem, że już wiem wszystko o tej grze po tamtym live'ie, ale naprawdę, jestem w szoku. A... Co wy o tym myślicie? Co się stało? Wydaje mi się, że moje domysły co do tej gry się sprawdzają. Zawsze wydawało mi się, że sąsiad coś tutaj... Coś złego albo on zrobił ze swoją rodziną, albo z jego rodziną się stało. To dziecko za tymi drzwiami daje naprawdę do myślenia. A zaraz siadam do nagrywania odcinka na jutro i przejścia całkowitej tej gry. Ale jestem naprawdę ciekaw, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli jesteście również ciekawi, to wiecie co robić. Dobra, na dzisiaj to już wszystko. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to jak zawsze łapka w górę, jeżeli nie, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli chcecie więcej, to jak zawsze stawcie suba, taki mały czerwony przycisk tuż pod chwilą, stawcie dzwoneczek na kanale, to bardzo pomaga. I pamiętajcie, że już jutro kolejny odcinek z Hello Neighbor. Chciałem wam życzyć również wesołych świąt, wesołego przygotowywania, gotowania, rodziny i w ogóle, Na dzisiaj to już wszystko, ja wam bardzo serdecznie dziękuję, trzymajcie się, pa pa.